10 kg. W tej walce rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim 28-latka mierząca 163 cm i ważąca równych 50 kg. Reprezentantka fińskiego Free Fighters Gym z zawodowym rekordem 4 zwycięstw i jednej porażki. Minna! Oraz jej przeciwniczka w narożniku czerwonym. To 25-latka mierząca 155 cm i ważąca 50,2 kg. Reprezentantka Millennium Rzeszów z zawodowym rekordem jednego zwycięstwa i jednej porażki. Hanna! Kujban! Walkę poprowadzi sędzia Piotr Michalek. A zatem już zostały te dwie dziewczyny, Piotr Michalak, sędzia tego pojedynku. Witamy Państwa z Łodzi na drugiej gali Double Trouble, tej urodzinowej organizacji Ladies Fight Night. Dominik Durniat. Andrzej Janisz i zaczynamy chyba od mocnego uderzenia, bo ten pojedynek między Hanną Gujwan a Minną Grusander powinien być bardzo, bardzo dobrą walką. Niech Państwo zwrócą uwagę na warunki fizyczne. Finka jest wyższa od Ukrainki, która mieszka w Polsce. Hanna przyjechała do Rzeszowa, na studia została i tutaj już walczy. Natomiast różnicy nie ma, jeżeli chodzi o rozpiętość ramion, dlatego że Finka ma bardzo krótkie ręce, ten zasięg jest bardzo podobny, no i w związku z czym chyba nie będzie takiej ogromnej różnicy, jeżeli chodzi o dystansowanie. Naszej dziewczynie łatwiej będzie dopaść wyższej rywalki. A to rzadko się zdarza, bo Hania prawie w każdej swojej walce mierzy się z dużo wyższymi zawodniczkami, również obdarzonymi lepszymi zasięgami, więc na pewno wyjątkowa sytuacja dla naszej zawodniczki. Chciała mocno zacząć Hania, ale szybko zepchnęła ją do defensywy Grusander. Na razie taki spokój, środek ringu. Jak widzą Państwo, wymiana czysto kickbokserska. Stara się Finka tą wyciągniętą lewą ręką paraliżować akcję Ukrainki, żeby nie dopuścić ją bliżej do siebie. No dużo jest czarowania, brak wyczucia dystansu, teraz te dwa ciosy, zresztą to nie były ciosy, to były takie machnięcia, które przeszyły powietrze, teraz zdecydowanie mocniej, ale Gujwan dobrze złapała to na rękawice. Nie może dawać zawodniczka z Rzeszowa zamykać w narożniku. Grusander bardzo ładnie pracuje ciałem, cały czas tutaj buja tułowiem, stara się kazać naszej zawodniczce zgadywać, ale póki co na razie tych ciosów bardzo mało, mimo że ruchu bardzo dużo. A teraz ładna akcja, lewy, prawy. Widać, że o ile Finka zajęła środek klatkoringu, no to Polka musi krążyć po orbicie, musi szachować ją pozycją. No jej zadaniem jest doskoczyć do rywalki, o tak jak teraz, tym bezpośrednim prawym właśnie zadać jakiś niespodziewanie mocny cios, który być może rzuci Minę Grusander na matę. Świetnie tam zeszła pod ciosem przede wszystkim Gujwan, to jej umożliwiło tę kontrę. Hania jest taką zawodniczką, która jest przystosowana już do walk w różnych formułach, bo ona miesza raz kickboxing, raz shootoboxing, raz MMA. Tutaj przed tym starciem powiedziała, że właśnie bardzo dużo pracowała nad tym, żeby stójka i w ogóle jej styl walki dostosować do walk w MMA w końcu, bo ona ma taką typowo kickboxerską postawę w tych walkach. No ale nic dziwnego. W ogóle większość zawodniczek w Polsce, która wchodzi do MMA, to są dziewczyny z kickboxingu właśnie, gdzie od dawna to szkolenie jest zdecydowanie większe, a ta podbudowa jest znakomita, no, o czym przekonuje przede wszystkim Joanna Jędrzejczyk. I to jest ta sztandarowa postać, jeżeli chodzi o sporty uderzane, które dziewczyn, które później robią karierę w MMA. Ale widać już, która akcja była szykowana, ten pojedynek bardzo mocno, bo któryś raz prezentuje nam ten lewy sierpowy Hanna Gujwan i myślę, że to jest taka broń na tę walkę, właśnie te wejścia zawodniczki z Finlandii, a teraz obalenie i to pierwsza, za jedną nogę. Pierwsza próba, pierwsza udana. Widać wyraźnie, że tu Finka, która jest wyższa od naszej zawodniczki i pewnie waży dzisiaj już zdecydowanie więcej, ma półgardę, no nie można uderzać łokciem w głowę, ale to jest dobra sytuacja do tego, aby zadawać ciosy. Na razie chcę sobie ustabilizować pozycję Finka, żeby móc zadawać mocniejsze ciosy, ale dobrze stara się wstać Gujwan. Musi tylko uważać, żeby za chwilę nie oddać karku swojej rywalce, bo ona tam bardzo mocno zapina uchwyt.
Zresztą widzą Państwo, prawa ręka Gujwan. No tak, w tej sytuacji jest już inaczej. I bardzo ładnie Hanna Gujwan wstaje, a więc udało się wybronić to obalenie i podczas tego obalenia krzywdy żadnej nie doznała. Dobrze czuje się w tych kontratakach Gujwan. Myślę, że to jest ten moment, w którym na razie nasza zawodniczka przeważa, bo co prawda napiera Finka, ale więcej chyba trafionych w stójce ciosów po stronie Hanny Gujwan. No pamiętajmy, że w myśl ocen sędziów punktowych liczy się także kontrola walki, więc ten zawodnik, który jest aktywniejszy, który idzie do przodu, zawsze zyskuje w oczach sędziów. No powiedzmy, że nie jest to element najważniejszy. Te ciosy są zdecydowanie istotniejsze, zwłaszcza te mocne, które dochodzą i trafiają. Słyszymy podpowiedzi narożnika Hanny Gujwan, że cały czas ma ruszać się, nie zostawać w miejscu. Teraz świetnie wychwycona noga i czy uda się sprowadzić rywalkę z Finlandii? Jest! Jest bardzo ładne zastawienie nogi, ale teraz ta praca. Na szczęście już tylko 10 sekund do końca pierwszej rundy. Ale to niedobrze skontrowała Finka i pod koniec tej rundy to ona po ofensywnej akcji Gujwan zakończyła, jak widzą Państwo, tę akcję w dosiadzie nawet. Wspominałeś o tym, na co patrzą sędziowie. Często te końcówki to jest to, co najbardziej zapada w pamięć arbitrom, więc w tym wypadku na pewno duży kłopot Hanny Gujwan. No tym bardziej, że wiemy już, że Finka jest silniejsza. To myślę, że te warunki fizyczne, o których wspominaliśmy na samym początku, jest wyższa. Co prawda zasięg porównywalny, ale zdecydowanie lepiej zbudowana jest Finka. Ona też chyba bardziej chce pójść na takie wymiany, nieco bardziej chaotyczne, bo widzimy, że napiera nieustannie. Gujwan unikała tego, ale kilka razy dała się złapać. Jest utytułowana Gru Sander, bo to zwycięzczyni między innymi amatorskich mistrzostw świata IMAF sprzed roku, a zatem ma już kilka sukcesów na koncie. I już Piotr Michalak wyprosił trenerów, zaprosił zawodniczki. Druga runda. Hanna Gujwan z narożnika czerwonego i z niebieskiego, Minna Grusander z Finlandii. Znów zaczyna się tak samo ta odsłona jak pierwsze starcie, bo Grusander błyskawicznie poszła na środek klatko ringu i już znów napiera naszą zawodniczkę, a ta musi uciekać spod lin, uciekać z narożników, do których jest wpychana. No i oczywiście teraz znów widzimy sytuację, w której ta siła fizyczna Finki rzeczywiście bierze górę i decyduje. Jeszcze próbuje Polka tymi kopnięciami z dołu odpowiadać, ale ktoś, kto wie, na czym polega MMA, potrafi przejść czy nogi. Teraz będzie chyba kwestia wykluczenia prawej ręki Hanny Gujwan. Niech Państwo spojrzą, co robi Finka, kolano na brzuchu. To jest oczywiście element przejścia do dosiadu. Nie udaje się, na razie dobrze skontrowała, ale pod prawą rękę Grusander wpadła Gujwan. I teraz no, coraz bliżej jest tego, aby prawa ręka była wykluczona. Teraz jest także wykluczona lewa ręka i ciosy zadawane bez żadnej obrony na twarz Hanny Gujwan. Piotr Michalak zachęca do obrony, no ale jak ma się bronić, skoro ręce są wykluczone? Ucieka dołem, chce wyjść z tej sytuacji. Czy się uda? Przy tym dopingu publiczności udało się wyjść. No wydaje się, z sytuacji, która powinna zakończyć ten pojedynek. Już Piotr Michalak, myślę, że był kilka ciosów od tego, żeby przerwać starcie, ale teraz niesiona dopingiem Hanna Gujwan wstaje do stójki i chyba zaraz uda się jej uciec, ale musi uważać, bo świetnie zakroczyła zawodniczka z Finlandii i jest już za plecami naszej reprezentantki. No i oczywiście jest zagrożenie duszeniem. Niemniej jednak to jest trudna próba, bo przed tą próbą duszenia będą zapewne ciosy, które będą miały za zadanie jeszcze zmniejszyć wiarę, rozmiękczyć zupełnie Hannę Gujwan. No ta runda jest w wykonaniu Minny Grusander wyśmienita, ręka włożona, zapięta na bicepsie. Teraz ciągnięcie, Piotr Michalak musi tak odklepanie i walka skończona. Minna Grusander wygrała, no bo jest zawodniczką wszechstronniejszą i bardziej doświadczoną. Myślę, że tutaj Hania musi przede wszystkim popracować nad tym, aby skupić się na jednej dyscyplinie, bo jeśli cały czas będzie startować w tych różnych
różnych formułach kickbokserskiej, w formule MMA, w formule shootoboxingu, to każde przygotowania będą inne. To na pewno jej utrudnia przygotowanie się na konkretny start, no a Finka pokazała się z naprawdę dobrej strony, szczególnie w tej drugiej rundzie. Zaczęło wszystko się od tego mocnego ciosu, a potem to już była tylko droga do zwycięstwa. Obijanie spokojne, a następnie zajęcie pozycji duszenia i duszenie za pleców. A ponieważ nie jest to jedyna Finka podczas tej gali, więc możemy chyba przypuszczać, że no będzie tak, że miała kto? Katarzyna Asadura, której zmieniła się rywalka, trudną drogę do przebycia tutaj. Już sędzia Piotr Michalak prosi obie zawodniczki, posłuchajmy oficjalnego werdyktu w pierwszym starciu. Panie i panowie, po 2 minutach i 10 sekundach drugiej rundy sędzia Piotr Michalak przerwał to starcie, które przez duszenie zwycięża. Minna Grusander! Wcześniej przegrała przez nokauty, teraz w końcu pierwsze poddanie. No ale to jest trzecia, kolejna walka w tym roku, którą ona wygrywa przed czasem. To nie jest oczywiście przypadek. A zatem pierwszy pojedynek za nami. Mamy wrażenie, że dostarczył Państwu emocji, że dzisiaj, podobnie jak wczoraj, będziemy oglądać efektowne pojedynki, choć troszeczkę inaczej to wygląda. Wczoraj więcej było walk K1, dzisiaj więcej jest walk MMA. Pierwsza za nami. Prosimy o gromkie oklaski jeszcze raz dla dziewczyn. Między innymi otrzymują upominki od sponsora Active Lab. Serdecznie dziękujemy. A nas najbardziej ujmuje to, że w Ladies Fight Night zawodniczki dostają róże. To nie jest... Śmiało, moi drodzy, oklaskamy. Nie powiem nawet częste, ale to jest zdecydowanie incydentalne. Jeżeli...